Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są zadania otwarte krótkiej odpowiedzi związane z liczbami rzeczywistymi. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz ewentualnie tablice maturalne, w których znajdziecie odpowiednie wzory. I kalkulator tutaj w sumie nie będzie potrzebny i możemy rozpoczynać. Mamy wykazać, że istnieje dokładnie jedna liczba rzeczywista, taka, że suma tej liczby i jej odwrotności jest równa 2. Jak to zrobić? No więc, moi drodzy, przede wszystkim załóżmy, że mamy pewną liczbę x. Jest to nasza szukana liczba rzeczywista, w sensie jest to jakaś tam na razie niewiadoma, ale to jest na pewno liczba rzeczywista. Może na razie nie powiemy, że to jest szukana, tylko że po prostu jest to jakaś dowolna liczba rzeczywista. I teraz powiedzmy, że dokonuję działania, czyli sumuję tę liczbę x z jej odwrotnością, czyli mamy x plus jej odwrotność, czyli to nie jest, żeby nie mylić odwrotności z liczbą przeciwną. Liczba przeciwna zawsze jest z minusem, albo po prostu z przeciwnym znakiem. Natomiast liczba odwrotna jest wywrócona do góry nogami, czyli w naszym przypadku zapiszemy to jako 1 przez x i to ma być równe 2. Czyli suma tej liczby i jej odwrotności jest równa 2, wiedząc, że x jest liczbą rzeczywistą i przy tym zapisie musimy zapisać, że x jest różne od zera, bo my nie możemy mieć w mianowniku zera, czyli to jest też dla nas bardzo ważne założenie. I teraz musimy coś wywnioskować z tego równania tutaj, a mówiąc inaczej, musimy spróbować je rozwiązać i wykazać, że jest tylko jedno rozwiązanie tego równania. Jak byśmy to zrobili? Wiemy, że x na pewno jest różne od zera, czyli ja mogę sobie pomnożyć obie strony równania przez x, a robię to po to, żeby pozbyć się go tutaj z tego mianownika. Czyli tak, mnożę każdy element, czyli x razy x to jest x kwadrat, dodać 1 przez x razy x, x się tutaj zredukują, to z mianownika i to, czyli zostanie tylko plus 1, równa się, no i 2 razy x to jest 2x. I teraz widzę, że mam tutaj x w kwadracie, czyli jest to dla mnie znak, że będę miała do czynienia z równaniem kwadratowym, czyli co? Mam tak, x kwadrat i muszę wszystko przerzucić na stronę lewą, czyli 2x jak przeniosę na lewą stronę będzie z minusem, czyli będzie minus 2x plus 1 i to się równa 0. I teraz dostałam równanie kwadratowe, które muszę rozwiązać i możecie je rozwiązać dowolnymi znanymi metodami. Czy to, jeżeli wiedzicie, możecie użyć tu wzoru skróconego mnożenia, czy też z delty. Postanowimy zrobić to z delty. I teraz mamy tak, delta to się równa b kwadrat, czyli minus 2 do kwadratu, minus 4 razy a, czyli razy 1, razy c, czyli 1 i to się równa. Minus 2 do kwadratu to będzie 4, bo minus też podnosimy do kwadratu, minus 4 razy 1 to jest 4 i razy 1 to jest 4, czyli 4 minus 4 równa się 0. I my wiemy z własności delty, że jeżeli równanie kwadratowe ma deltę równą 0, to znaczy, że ono ma jedno rozwiązanie. I to rozwiązanie, czyli my już wiemy z własności delty, że jest jedno rozwiązanie, zapiszemy to sobie tutaj, jedno rozwiązanie, które przedstawia się następującym wzorem. Te wszystkie wzory związane z deltą i ogólnie z funkcją kwadratową, z jej rozwiązaniami macie w waszych tablicach, więc możecie sobie spokojnie z nich korzystać. I teraz tak, to rozwiązanie, zaznaczmy je x0, to się równa minus b przez 2a. Czyli zgodnie z naszą funkcją minus b, czyli to będzie minus, b jest minus 2, przez 2a, czyli 2 razy 1 to jest 2. Minus i minus to jest plus, 2 razy 2 przez 2 to jest 1. Czyli mamy rozwiązanie, jedno wykazaliśmy, które wynosi 1. Jak już wspominałam, jeżeli na tym etapie zauważyliście, że jest to wzór skróconego mnożenia, możecie go zwinąć i wtedy dostaniecie x minus 1 do kwadratu równy 0. I to też jakby pokażę Wam, że jest tylko jedno rozwiązanie, bo z tego nawiasu tylko x równe 1 będzie mogło tutaj dać nam 0. Ale metoda dla Was jest dowolna. Delta tutaj jest to taki sposób, który zawsze działa, więc polecam. I cóż, to jest, moi drodzy, koniec zadania. Wykazaliśmy właśnie, że istnieje dokładnie jedna liczba rzeczywista. Jeszcze warto by tu nadmienić, że jedynka jak najbardziej jest liczbą rzeczywistą. I cóż, ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych właśnie z liczbami rzeczywistymi, z maturą, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.